Witam, dzisiaj jestem przy dyni. Jak widać, dynia już się ładnie wybarwiła. Większość liści zaschła. Jest to dynia o stosunkowo niewielkich owocach. Jeśli dobrze pamiętam, odmiana Justynka. No i właśnie przez te niewielkie owoce, gdzie nie musi nabierać masy przez dłuższy czas, ma krótszy okres wegetacyjny. Ja ją zbieram tutaj u siebie już we wrześniu. Nie tak jak większość dyni w październiku. Jeśli by się uparł, to nawet można było by ją zbierać i pod koniec sierpnia, jeśli oczywiście pogoda dopisywała ciepło, słonecznie i sucho, czy tam bez deszczu. Z kolei jeśli mamy dynie o tych większych owocach, zawsze można przyspieszyć ich dojrzewanie, szczególnie jeśli w jakiejś najbliższej przyszłości zapowiadane są spadki temperatury, przymrozki i tak dalej. Można skrócić po prostu pędy, tak jak jest tutaj zrobione. Jest zostawiony owoc i za tym owocem zostawione są 2-3 liście. Przyciąć pęd, pousuwać również wszystkie takie małe zawiązki owoców, jakieś kwiaty i to wtedy powinno nam zdecydowanie przyspieszyć dojrzewanie dyni właśnie ze względu na zbliżające się przymrozki. Tylko taką czynność należałoby wykonać, myślę, że 2-3 tygodnie przed zapowiadanym ochłodzeniem. No i właśnie, jak poznać, że dynia jest już gotowa do zbiorów? Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to łodygi, szczególnie właśnie tutaj przy owocu. Ta łodyga już powinna być zaschnięta. Tu jest jeszcze zielona, ale tutaj już widać ta część zasycha. Druga sprawa to oczywiście wybarwienie. Sprawdzamy również palcem. Staramy się troszkę pomacać mocniej, czy czasami nam tutaj palec nie wpadnie. Jeśli dynia jest dojrzała, to się nic nie powinno odkształcać, nic nie powinno się tutaj dziać. I zwracamy również uwagę na cechy odmianowe. Jakieś paski, żebrowania głębsze, mniejsze, bo nie każda dynia wygląda tak samo przecież. Zawsze warto sobie sprawdzić też na paczce z nasionami, jak ta dynia wygląda. Właśnie zawsze na tych obrazkach jest pokazana dojrzała dynia. No i w takiej fazie powinniśmy ją zbierać. Dojrzałość dyni można też sprawdzić pukając w owoc. Powinien wydać pusty odgłos. Tu mam taką mniej dojrzałą i odgłos troszkę się różni. No i poza tym dynię warto sobie przekroić, zobaczyć jak ona wygląda w środku. Sprawdzić sobie tą grubość skórki. Miąższ powinien być twardy. Tu nie powinno nic być miękkiego. No i pestki. Na pestkach skórka również powinna być już stwardniała. Pestki nie powinny być miękkie. To wszystko będzie świadczyło o tym, że dynia jest dojrzała. I zbierając dynię do dłuższego przechowywania, należy zostawić tą łodygę, szypułkę przy owocu. Ona powinna być jak najdłuższa, nawet 10 cm długości. Ja w praktyce zostawiam w całości ją. Staram się odciąć od głównej łodygi, usunąć liście. Wszystko delikatnie, żeby nie uszkodzić czasami owocu. Przyda się jakieś ostre narzędzie. No i co? I teraz kusi, żeby właśnie przy przenoszeniu złapać za tą łodygę. Ładnie wygląda. Ale to jest właśnie błąd, nie należy tak robić, bo bardzo łatwo tutaj ta łodyga, ta szypułka się wyłamuje. Odsłania nam to praktycznie wnętrze, które w tym miejscu bardzo szybko zacznie gnić. No i niestety nie nadaje się taka dynia do przechowywania. Należy ją po prostu wziąć od spodu.
odrobinę czyszczę z ziemi i ustawiam je na palecie. I paletę zdyniam, mam tutaj umieszczoną na słońcu, na powietrzu, żeby słońce ją tutaj, tą dynię jeszcze bardziej wybarwiło, skórkę obsuszyło, żeby ta skórka stwardniała. Najpierw suszę z tej strony, żeby pozasychały te miejsca cięcia. Po 2 tygodniach odwracam na drugą stronę, żeby również słońce tutaj obsuszyło ją od spodu, wybarwiło skórka tutaj, żeby też zrobiła się twardsza. Wszystko po to, żeby dynia się dobrze przechowywała. Jeśli tutaj na dyni są jakieś ranki, zadrapania, oczywiście nie za głębokie, to powinno tutaj na słońcu to wszystko obeschnąć, zaschnąć i nie powinno w tym miejscu się nic psuć. Dynię praktycznie tutaj trzymam aż do samych przymrozków. No a przed przymrozkami, kiedy już mam chować ją do pomieszczenia, to biorę olej roślinny. Ewentualnie można na bogato oliwę z oliwek, szmatkę i smaruję całą dynię z każdej strony. Nie chodzi tutaj o to, że dynia będzie ładnie się prezentowała, błyszczała, tylko po prostu takie pokrycie z olejem zapobiegnie nam tutaj obsychaniu tej wierzchniej warstwy. Skórka nadal będzie jędrna, nie stanie się pomarszczona, bo nie będzie traciła wilgoci. I dynię przechowuję w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie przekracza 20 stopni. Umieszczam ją na słomie, tak żeby dynie ze sobą się nie stykały. Można na gazetach, można na jakichś ramkach, tak żeby ta wentylacja była odpowiednia. Właśnie chodzi o to, żeby tej wilgoci powietrzu było jak najmniej, żeby ona nie osadzała się na owocach, na skórce, bo niestety skraca to znacząco czas przechowywania. No i ważne jest, żeby w takim pomieszczeniu obok dyni nie przechowywać owoców typu jabłka, gruszki, śliwki, które wydzielają etylen, który niestety będzie również skracał czas przechowywania dyni. No dobrze. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.